Byliśmy u Was w siedzibie okręgu. Prosiliśmy m.in. o to, aby jezioro Bartoszewice zrobić łowiskiem no-kill. Wydaje mi się, że była zgoda na to, aby to łowisko, ta woda właśnie takim łowiskiem się stała. Nie zrobiliście tego. Jezioro Bartoszewice nie stało się wodą no-kill. Został opublikowany regulamin połowu na rok 2021 i jest również opublikowana na stronie okręgu odpowiedź do petycji na ten temat. I co czytamy? W regulaminie przy jeziorze, które już wcześniej zostało ustanowione jako łowisko no-kill, jest to wyraźnie zaznaczone, że jest to woda no-kill i został do tej wody napisany osobny regulamin. Natomiast przy jeziorze Bartoszewice nie ma nawet wzmianki o tym, o żadnym no-kill. Nie ma żadnego regulaminu, jest tylko zapis, że na wodzie tej jest zakaz zabierania szczupaka, sandacza i okonia. To jest bardzo znacząca różnica. Ponadto w odpowiedzi, którą napisaliście do petycji, jest zdanie, które mówi o tym, że zasada ta będzie obowiązywać w roku 2021. A co dalej? To nie jest żadna woda no-kill, a dodatkowo zakaz zabierania ryb drapieżnych obowiązywać ma tylko przez następny sezon. A co potem? Temat przycichnie, my zapomnimy i znowu zrobi się z tego klasyczną wodę. Nie zgadzamy się na to. Nie satysfakcjonuje nas to, jak to zostało załatwione i oczekujemy, że pojawią się stosowne zapisy, zostanie stworzony do tej wody regulamin i na pewno nie zaakceptujemy faktu, że zasady te mają obowiązywać tylko w roku następnym. Nie chcemy takiego ograniczenia. Sprawy w okręgu toczą się dalej. Tak jak widzicie, każda z kolejnych spraw wymaga kolejnych interwencji od toruńskich wędkarzy. Był już temat zarybiania i odpowiedzi na petycję dotyczącą zarybiania na rybkiem jesiennym. Odpowiedź też była bardzo nieprecyzyjna, ogólna, wręcz taka wymijająca. Tutaj poszło kolejne pismo do okręgu z prośbą o doprecyzowanie tego. W zasadzie poszliśmy tam i poprosiliśmy o 3 rzeczy i żadna z nich na drodze formalnej nie została dopięta. Port drzewny, mamy tylko jakąś wzmiankę na stronie internetowej. Nie ma to jakby umocowania formalnego. Zarybiania jesiennym narybkiem, pomimo ustaleń słownych, które podjęliśmy w okręgu, które my, wędkarze, nasza delegacja traktujemy jak umowę słowną, też nie została dopełniona na drodze formalnej. Otrzymaliśmy jakieś pisemko, z którym nawet nie wiadomo, co zrobić. Jak będą możliwości, czyli prawdopodobnie tych możliwości nie będzie, tak jak napisaliście. I teraz woda no-kill, która też się tą wodą nie stała. Znowu zostawiliście sobie furtkę do tego, żeby coś iluzorycznie nam dać, tylko po to, żeby chyba nam za chwilę to zabrać, bo ja innego celu w tych waszych działaniach nie widzę. Oczekujemy odpowiedzi konkretnych, z konkretnymi danymi, cyframi, datami i takie odpowiedzi będą nas satysfakcjonować. Takie ogólniki kompletnie nas nie interesują. Tak jak widzicie, drodzy widzowie, załatwienie coś z Polskim Związkiem Wędkarskim jest niezwykle trudne, czasochłonne i wymaga wiele determinacji. Na szczęście tutaj w nas, kolegów wędkarzy, tej determinacji i uporu nie brakuje. Także mamy zamiar te sprawy doprowadzić do końca. W okręgu moim zdaniem jest do zmiany i do zrobienia jeszcze bardzo dużo rzeczy. Jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo propozycji ze strony wędkarzy. Przeraża mnie, jakby to miało wyglądać, jakbyśmy się za to chcieli zabrać, bo tu poszliśmy po 3 sprawy i to trwa i jest załatwione w tak toporny i mozolny sposób, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. To tyle na dzisiaj. Krótka relacja wydarzeń, które się na bieżąco u nas dzieją. Do zobaczenia.